Stoję przed Atlas Areną, czekam na Adama i tak sobie podziwiam Hansa Zimmera od kuchni, czyli jakieś karetki, jakieś agregaty prądotwórcze, autobusy, którym być może przyjechała ekipa Zimmera. Nie wiem. Udało nam się wejść bez żadnej kolejki. To jest fajne, że korek był niesamowity przed areną, ale nie dlatego, że Hans Zimmer, tylko dlatego, że jakieś uliczne coś tam. A tu już jest spokój. I co, Adam? Gdzie? O, to są te miejsca? Super. Zauważcie, że zupełnie przez przypadek mamy takie same koszule. To na samochód? Tak, 200-300 metrów są. Certainly film composers who are at this moment successful in Hollywood than any other nation on earth. And I think it says a lot about this country that it has always treated film composers and concert composers with equal respect. Oh, lady, I'm not trying to keep you from leaving. Is it something I said? Oh, you're crying. Good. Come on, sit down. Come be comfortable.
Tak, wracamy teraz z koncertu i wracamy taką bardzo ciemną uliczką, ale na szczęście nie sami. Nie, Adam? Uważaj, kolejny. Aha, kolejna pułapka. Więc jeśli mam być uczciwy w tym reportażu, no to muszę też podać, że byliśmy w sklepie też potem, nie? Tak. Wracając, zatrzymaliśmy się w McDonaldzie. Jest godzina, która? Pierwsza w nocy, tak? Nie, północ. A północ? Okej, okay. jest północ. I proszę zobaczyć, jak dużo ludzi tutaj jest w tym McDonaldzie. To jest niesamowite. Nikt bym nie przypuszczał, że w środku nocy.